Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. I jedziemy aktualnie na Jezioro Lubiechowskie. Dzisiaj nie usłyszycie innych głosów, tylko niestety mój. Mam nadzieję, że nie wyłączycie zaraz filmu z tego powodu, ponieważ postanowiłem nagrać taką serię dla was filmów pod tytułem Ciekawe miejsca, tak jak w tytule 30 km od Nocławka. Oczywiście z czasem będzie się to powiększało. Oczywiście te miejsca, co wybrałem, to są miejsca, które ja osobiście uważam, że są warte zobaczenia, przejechania się motocyklem, czy nawet samochodem z rodzinką. Więc cóż, tak jak wspomniałem, jedziemy na Jezioro Lubiechowskie, więc usłyszymy się na miejscu. Zapomniałem wspomnieć, że do Jeziora Lubiechowskiego od centrum Wrocławka jest około 15 km, jak kierujemy się na Kowal. Ja jednak, jak widzicie, jadę dłuższą trasą, która z tego, co powinna się mapka teraz pokazać, wychodzi 29 mniej więcej kilometrów. Prowadzi ona przez Smulnik i później lasami do jeziora. Dojechaliśmy nad Jezioro Lubiechowskie, które położone jest w powiecie włocławskim, w gminie Kowal. Również leży ona w Kotlinie Płockiej i jest częścią Włocławsko-Gostyńskiego Parku Krajobrazowego. Z tego, co się dowiedziałem oczywiście w internecie, średnia głębokość jeziora wynosi 2,2 metra, a w najgłębszym punkcie 3,2 metra. A powierzchnia jeziora wynosi 16,6 hektara. Więc takie, można powiedzieć, nie za duże jeziorko, ale okolica jeziorka z roku na rok zmienia się. Pamiętam, jak przyjechałem tu pierwszy raz, to znajdowały się tutaj tylko te oto wiaty. I co, rozwija się cały czas. Mamy też dużo, jak widzicie, powstał ładny park dla dzieci, plac zabaw, znaczy super miejsce na odpoczynek z całą rodziną. Dosłownie 800 metrów od jeziora znajduje się wieża widokowa w Krzewęcie, do której właśnie zmierzamy. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. Wieża widokowa Krzewęt leży około 200 metrów od centrum wsi. Można z niej dostrzec z jednej strony jezioro Rakutowskie, a z drugiej całą wieś Krzewęt. Schody. Mój największy wróg. One eternity later. Hop, hop. Im dotarłem, no to mamy całą wieś Krzewęt.
a z drugiej strony jezioro Rakutowskie. I mamy Hondę. Chciałbym w tym miejscu, moi drodzy widzowie, zakończyć pierwszy film z tej serii. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobał. I napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie łapkę w górę. Jak nigdy o to nie proszę, tak teraz to robię. Po prostu jestem ciekaw, czy taka seria wam się spodoba, spodobała. No to tyle. Dziękuję za oglądanie i oczywiście pozdrawiam.